Ja, kupując samochód, patrzę, jak on jest wyważony, wierzcie mi. A ktoś, kto nie ma pojęcia, nie patrzy. Ja się założę, że 99% z Was nigdy się nie zastanawiało nad tym, jak jego samochód jest wyważony i nie sprawdzał tego nawet. Także wiecie co, nie rozumiem tego. Zobaczcie, mamy Tempelhof lotnisko zamknięte, można tam biegać. Mamy lotnisko Tegiel zamknięte, można tam biegać. Nie, trzeba całe centrum miasta zamknąć, bo ludzie sobie chcą pobiegać. No weźcie mi to wytłumaczcie, ja tego nie rozumiem. BMW zapakowana i słuchajcie, teraz tak mam, 3 samochody do przestawienia w centrum miasta. Jaki jest numer? Muszę te samochody daleko wywieźć. A dlaczego? Słuchajcie, ostatnio mówiłem, że jak mi się filtr cząsteczek stałych wypala, to podnoszą mi się obroty i nie mogę włączyć dodatkowego napędu. BMW jest fajnie wyważona, dlatego też tak się fajnie nimi jeździ. No i tu sobie już po tej ścieżce dla rowerów pojadę, bo tak będzie lepiej. I teraz ktoś powie, nie wolno ci jeździć po ścieżce dla rowerów. A ja na to, no to co z tego? Dzień dobry. Słuchajcie, mamy niedzielę, mamy 7 kwiecień i jest półmaraton w Niemczech. I co za tym idzie? Zablokowane jest całe miasto. I już Wam to zobrazuję. Zobaczcie. Kurde, to miga teraz ta komórka. Aj. Wszędzie zakazy. Czerwono. O, trzeba frekwencję przestawić w kamerze. Wszystko czerwono, wszędzie zakazy. Widzicie, tak półmaraton przebiega. I co za tym idzie? A ja muszę tam jechać, odebrać samochód. Także będziemy się przebijać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczcie, jakie ładne, puste miasteczko jest w niedzielę. Czy oni muszą, kurde, te cholerne maratony robić w mieście? Zablokowali całe centrum. Weźcie to mi wytłumaczcie, jaki sens ma organizowanie maratonu w środku miasta? Blokada całego centrum miasta na maraton. Stwierdzili, że im jeszcze jest mało i zrobili jeszcze półmaraton tam jeszcze wcześniej. Ale mesio jedzie, ale mesio jedzie, widzicie to? Wow, piękny jest. Się samochód przestawia, bo kupę policji jest i musiałbym to wszystko pikselować, potem curować, a mi się dzisiaj po prostu nie chce. Zobaczcie, tu wszędzie są już zakazy, tam na przodzie jest wszędzie zakaz. Na szczęście mam tutaj kilka miejsc parkingowych, także zaraz je tutaj na tą ulicę tylko przestawię i będzie dobrze. O, ktoś tu ma problem z zaparkowaniem samochodu. Ale dał radę. No, miśki czekają i zaraz będzie mieli zadanie. BMW zapakowana i słuchajcie, teraz tak mam, 3 samochody do przestawienia w centrum miasta. Jaki jest numer? Muszę te samochody daleko wywieźć. A dlaczego? Dla mnie to jest na plus, powiem od razu. Też zaraz do tego wrócę. Dlaczego? Słuchajcie, dlaczego muszę samochody daleko wywieźć? Dlatego, że nie mają plakietki na szybie, że tutaj mieszkają, że mają opłacone miejsce tutaj, że mogą w centrum parkować. Nie mają tak zwanego Einwohnerausweis, czyli że plakietki mieszkańca tutaj. Dlatego ja muszę wywieźć te samochody, te wszystkie 3 samochody poza strefę, ponieważ kierowca nie może być dwukrotnie ukarany. Jeżeli ja bym go wziął i przestawił 2 parkingi dalej na przykład, to potem na przykład jutro czy tam później za 5 minut przyszłaby straż miejska czy policja i zobaczyłaby, o, on tutaj nie może stać, ponieważ nie opłacił parkingu, ani nie ma pozwolenia na to, żeby stać. I znowu by dostał mandat. Nie może być. Dlatego samochód musi być wywieziony poza strefę. A dlaczego mnie się to podoba? Bo tu chodzi teraz o czas i o pieniążki. Ja mam dzisiaj dyżur, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj mam dużo, dużo więcej płacone i mam dyżur i dodatkowo jak jeżdżę, mam dodatkowo płacone. Czyli czym więcej jeżdżę, tym mam więcej płacone. Co za tym idzie? Nie spieszymy się. Jeździmy sobie pomalutku, te 3 samochody zajmą mi na pewno z godzinkę albo półtorej. Mi to jest zarówno. Pieniądz jest pieniądz. Słuchajcie, ostatnio mówiłem, że jak mi się filtr cząsteczek stałych wypala, to podnoszą mi się obroty i nie mogę włączyć dodatkowego napędu.
No, ktoś mi napisał, że ja nie wiem co to jest, bo to nie jest tego, to się nazywa HDS i w ogóle to pokazałem zły guzik i ja się na tym nie znam. No tak, no ja amator jestem, nie znam się, także od razu was za to przeproszę, że się nie znam. Także słuchajcie, no czasem ciężko skomentować komentarz, że tak powiem. Tak, tu jest blokada, tu jest HDS, czyli że ja napisałem mu, że w tym komentarzu, że słuchajcie, ja nie wszystko wiem, co się jak po polsku nazywa, bo nie wiem. Wiem, że to jest hydraulische Nebenantrieb, po niemiecku to wiem, ponieważ uczyłem się tego słowa po niemiecku. W Polsce nie miałem styczności z tym i nie znałem takiego słowa. Wy też nie wiecie, że to się nazywa po niemiecku hydraulische Nebenantrieb, bo skąd możecie to wiedzieć, jeżeli ktoś nie ma styczności z językiem niemieckim. Ludzie, wiecie co, czasem kurde... Ale dobrze, no fajnie, że napisał mi komentarz ktoś. Dziękuję za to serdecznie. Dobra, weźmy tą BMW. Pokażę wam ciekawostkę, jeżeli chodzi o BMW. Bo BMW... BMW są bardzo fajnie wyważone, wiecie? I BMW... Tak, ja mam tutaj ten mój Travers. Też nie wiedziałem, jak się po polsku, że to jest Travers, nazwa ktoś mi napisał. Bo u nas to się nazywa Takla, no. Jeżeli tutaj jest ten Travers, to no, mogę sobie go przesuwać, żeby wyważyć samochód. A BMW już fabrycznie, większość modeli, oprócz tych spieprzonych elektryków, co są teraz, to są naprawdę tak fajnie wyważone, że ja nie muszę nic mierzyć, tylko po prostu auto idzie do góry. I zobaczcie, i ono już jest proste. Widzicie? Jakieś tam drobne korekty, bo to wiadomo, to nie jest samochód fabryczny, on ma tam jakiś coś w bagażniku, może jakąś torbę, czy coś tam. Ale mówię, BMW jest fajnie wyważona, dlatego też tak się fajnie nimi jeździ. YouTube bawi, YouTube uczy. A, zestawimy to. Jeżeli będziemy cięć robić. Zobaczcie, ja to muszę, zobaczcie, ja mi się auto kołysze. Ja nie mam tutaj żadnej blokady. Ja muszę to już doświadczenie wymierzyć tak, aby mi się auto nie spadło. Także ktoś mi tam pisał, że moja praca jest łatwa, że jestem prostak, moja praca jest łatwa. Tak, moja praca jest bardzo łatwa. Ktoś mi w ogóle blokuje tam na osi ten dźwig. Będę musiał go sobie nasmarować. Widzicie, ja muszę to ręcznie robić. Są też trawersy, które mają tam obrotową tą oś pneumatycznie. My tego nie mamy, ponieważ dzięki temu, że tego nie mam, to mogę mniej więcej 50 kg więcej podnieść. A wierzcie mi, czasem to 50 kg robi bardzo wielką różnicę. Naprawdę wielką. Na tym samochodzie, na przykład na tej platformie tutaj miałem Rolls Royce'a. I koła tylne miałem tutaj, tak? Także ciężar był okrutny i ten dźwig dał radę. Gdybym miał sterowanie hydrauliczne na górze, to bym już tego Rolls Royce'a nie mógł wziąć. Nie dałbym go rady podnieść. Nie tym samochodem. Musiałbym jechać samochód zmienić. Oczywiście bym go odholował. Bo wiecie, ja niemożliwe rzeczy robię od razu, a na cuda trzeba troszkę poczekać, ale też się da. Parę tysięcy samochodów odholowałem do tej pory, wszystkie dałem radę zabrać, jak ktoś nie wie. Także nieważne, gdzie zaparkujesz, jak zaparkujesz, co masz za problem z samochodem, gdzie ci się zepsuje, do jakiego rowu byś nie wjechał, ja cię wyciągnę, ja ci pomogę, albo ja ci samochód zabiorę, jak źle zaparkujesz. Albo będzie niesprawny technicznie i policja cię zatrzyma. Także Sylwester jest od wszystkiego, na mnie można liczyć. Pakujemy tą furkę i jedziemy, bo tam jeszcze na nas dwa czekają. Ale się nie spieszymy. Widzicie, teraz przywiozłem to auto całkowicie w inną dzielnicę. Dlatego mówię, bo tutaj nie trzeba płacić za parking. Normalnie jestem zobowiązany, mam obowiązek, aby samochód tą samą dzielnicę przestawić. Ale no jeżeli ktoś nie opłacił, to jest sam sobie winien i auto jedzie daleko.
łyż dźwigiem. Mówię, tam mi coś tutaj było smarowane, bo ja naprawdę dbam o maszynę. Tutaj widzicie, tam trzeba nasmarować, bo to się powinno paluszkiem okręcić. A jak przyjdzie jeszcze ciężar samochodu, to mam problem. A jakby ktoś zauważył, to zobacz, ja kamerą patrzę tutaj i steruję dźwigiem. Na te wajchy nie patrzę tutaj, one tutaj mi już idą wszystkie intuicyjnie. Jakby ktoś nie wiedział, ja jeżdżę każdym samochodem. Do czego bym nie wsiał, to pojadę. Czy to jest traktor, czy to jest ciągnik, czy to jest spych, czy to jest ciężarówka, osobówka, niezależne. Jakie skrzynie automatyczne, nieautomatyczne. Wszystko zabieram i wszystko mogę jechać. Dobra, jedziemy po następne. Słuchaj, Tajegowi, jak mamy minutkę czasu, bo wiozę sobie samochód z tyłu, to wam coś poopowiadam. Berlin. To miasto można kochać, można je nienawidzić. Ja tak mniej więcej pomiędzy jestem. Są plusy, minusy mieszkania w takim mieście. Minusem na pewno są wszechobecne korki. Wszechobecne dziadostwo, jeżeli chodzi o ludzi, bo tu się zjeżdża wszystko. Niebezpieczeństwo chodzenia wieczorem, bo to różne męty naprawdę chodzą i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich jest po prostu gwar, hałas ogólny, w niektórych dzielnicach brud i tak dalej, i tak dalej. To są takie minusy takiego miasta. Ale niestety jest dużo więcej plusów, według mnie, mieszkania w takim mieście. Mianowicie, przykładowo, potrzebuję coś załatwić, potrzebuję gdzieś coś kupić czy cokolwiek, to w Berlinie na pewno jest. Potrzebuję jakiś na przykład specjalistyczny warsztat automatycznych skrzyń biegów, tylko nie patrzę, czy jest, tylko gdzie jest w tym Berlinie. Poszukuję na przykład jakiejś tam części, gdzieś coś tego, to nie patrzę, czy jest, tylko gdzie jest, rozumiecie? Jest po prostu wszystko. Już nie wspomnę o służbie zdrowia, tak jak ze względu na pasie, jest po przeszczepie serca, kto tam jeszcze nie wie. Najlepsza klinika na świecie, Deutsche Herz Centrum, niemieckie centrum zdrowia, jest w Berlinie na Weddingu. Jakby ktoś nie wiedział, której życie uratowało, no może byśmy mieszkali gdzieś na wsi, wiadomo, jest rejonizacja i tak dalej, pewnie by już jej nie było. Także mówię, no są takie plusy mieszkania po prostu w tym. Ja już nie wspomnę o takim plusie jak praca. Praca jest olbrzymim plusem. Jeżeli ja na przykład dzisiaj powiem, że nie chcę w tej firmie już pracować, biorę telefon, znajduję sobie koło domu, niedaleko, jak najbliżej domu, firmę, gdzie potrzebują kierowców. I wierzcie mi, jeden telefon z moimi papierami, z moimi pozwoleniami, ja mam pracę od razu. Także to są właśnie te plusy mieszkania po prostu w takiej metropolii. Ale jeżeli mam tylko możliwość, to spieprzam z tej metropolii, no się kurzy za mną. Na łono natury, tak wiecie, uwielbiam góry. Jeżeli jest tylko możliwość, to jadę w te góry. Uwielbiam naturę, uwielbiam wieś, no ale mieszkam po prostu na wsi ze względu na wygodę. Taka jest prawda, no. A wy co preferujecie, wieś czy miasto? Jestem bardzo ciekaw. Piszcie mi proszę w komentarzu, w komentarzach. Słuchajcie, bo tak wiecie co, gadam i muszę się koncentrować też, także tam mi się język czasem pląta, nie? O, tu trzeba zawrócić i wyparkować to i zrobić jeszcze papierologię na te samochody, co je odholowałem, i następne zlecenie tam już na pewno będzie na mnie czekało. Także piszcie mi w komentarzach, czy wolicie spokój, naturę, wieś, czy też gwar, jazgot miejski. Wspominałem wam odnośnie tej BMW o wyważenie, że zobaczcie, trawers mam prosto. I tak jakby to była BMW, to bym po prostu to podniósł i byłoby wszystko. No oczywiście, jakbym miał walizkę w bagażniku, to nie, jakoś ciężko. A teraz zobaczcie, jak to się odbywa, jeżeli macie normalny samochód. Zazwyczaj to jest przednia napędówka. Pójdzie najpierw tupa do góry. Widzicie? Taka jest różnica. Te samochody, przez to, że mają napęd na przód, dociążony silnik mają, to najpierw
idzie tył do góry, ponieważ tył jest pusty, tam nie ma nic. O to chodzi, no. Jazda takim samochodem jest całkowicie inna niż takim BMW. Po pierwsze BMW ma napęd na tył, także tam wszystkie dyferencjały i tak dalej, obciążenie, baterie w 95% z tyłu i tak dalej, żeby to zrównoważyć. A jak ważymy samochód? Samochód nie ważymy odtąd dotąd, tylko samochód ważymy od osi do osi, nacisk kół. To jest nieważne, ważny jest tutaj ten punkt, który dotyka tutaj jezdni. O, taka ciekawostka, YouTube bawi, YouTube uczy. Pakujemy go na dół, no zobaczcie, jakie wiosny nam się tutaj robią. No, wiosna pojechała. Myślę, że wam to merytorycznie wytłumaczyłem. Robótka wykonana, dwa auta odholowane. Do jednego się właściciel zgłosił. Także tamten będzie miał pusty przelot, też dużo zapłaci, bo pomoc drogowa już była zamówiona i tak dalej, tak to się odbywa, prawda? Także tak czy owak. Czemu tam był zakaz? Tam był zakaz, ponieważ tam mogą parkować tylko autokary turystyczne. Taki jest numer, tam już czekał autokar z tyłu. Dobra, słuchajcie, na razie nie mam nic do roboty. Nie muszę teraz wracać do firmy, czekać, bo może następne zlecenie jakieś pójdzie, mi coś przyjdzie, czy coś tego, nie, mam to gdzieś. Jadę sobie do warsztatu i robimy naszą rureczkę dalej, tam już powinno wszystko wyschnąć. Oczywiście wyjeżdżając, lampę wyłączyłem, żeby mi się szopa nie spaliła, jak to się mówi, nie? Także teraz jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy naklejać naklejeczkę, ale to już zobaczycie chyba w innym filmie, tak mi się wydaje, no bo to nie będzie powiązane. Także jak chcecie zobaczyć, jak tam robię te progi Land Rovera, to tam wchodźcie na kanał, tam wszystko jest. Wiecie, ja mam rozdwojenie jaźni, robię 600 rzeczy na raz. I jedziemy. Zobaczcie, w Berlinie protestują. Protest z flagami izraelskimi. O co protestują? Nie mam pojęcia. Tylko wiecie co? Jednego nie rozumiem. Po co protestować w Berlinie przeciwko Izraelowi? Tak jak blokują ulicę, my nie chcemy wojny tu i tu. No to jedź tam i walcz, albo tam protestuj, gdzie chcesz, tam w Iraku, w Iranie, nie wiem, w Uzbekistanie, czy w Ukrainie, czyli czemu w Berlinie mi blokujesz ulicę? Co ja mam do tego? To jest chore czasem, wiecie co? Jest. Przyjechało kilka Izraelitów do Berlina i tutaj protestują przeciwko wojnie w Izraelu. O! Dobra, nieważne. Nie, tutaj nie będziemy na tego typu tematy rozmawiać, ale czasem to są takie parodie, takie głupoty po prostu, że głowa boli. Chyba, że macie jakieś inne zdanie, masz jakiś inny podtekst to jest, ale moim zdaniem taka demonstracja tutaj w Berlinie na placu nie da absolutnie nic. Zero! Nic! Absolutnie nic. O! Takie moje zdanie. Masz inne? Pisz w komentarzu. Komentarze przyjmą wszystko. Jedziemy. Audi A6 właśnie przestawiałem. I też było tak wyważone, że poszedł mu tył do tyłu. Tył do tyłu. Tył do góry. Tył do przodu. Poszedł mu tyłek do góry. Słuchajcie. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Dlaczego w BMW jest wyważone super, a te wszystkie w trakcie 95% samochodów tył idzie do góry? To może BMW jest źle? Nie wiem, co ja się tam znam. Piszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy jak kupujecie samochód, czy sprawdzacie, jak ten samochód jest wyważony? Czy wam to jest obojętne? Czy to ma wpływ na jazdę, takie wyważenie samochodu? Jak myślicie? Ja wiem, ale wam nie powiem. Ja kupując samochód, patrzę, jak on jest wyważony, wierzcie mi. A ktoś, kto nie ma pojęcia, nie patrzy. Ja się założę, że 99% z was nigdy się nie zastanawiało nad tym, jak jego samochód jest wyważony i nie sprawdzał tego nawet. Jeździ nim po prostu. Ot taka ciekawostka. Co wy o tym sądzicie? I czy wyważaliście już swoje samochody? Czy sprawdzaliście to? Oczywiście piszcie mi w komentarze.
w komentarzach. Tam każdą głupotę można wpisać. Ale mądrego to bym posłuchał odnośnie tego tematu. Ciekawe, co z tego wyjdzie. A my jedziemy dalej, pracujemy. O, sobie jedziemy po mieście. Dzisiaj mamy maraton, tam jest taka fajna wieża. I powiem wam szczerze, ile lat mieszkam w Berlinie, to nie wiem, co w tej wieży tam jest. Kiedyś tam była knajpa, już jej tam nie ma. O, tutaj tam na Sztyglicu wieżowiec budują, znaczy budują. On sobie stał, rozebrali mu, zostawili konstrukcję i tak sobie stoi. O. Cała filozofia. Przechulam was trochę po Berlinie, może co? Niektóre samochody, jeżeli chodzi o wyważenie, to idzie na przykład im przód do góry, nie tył. Są to samochody, które mają silniki z tyłu, typu Porsche, typu Smart, typu Renault Twingo, to nowsze, bo to starsze ma silnik z przodu. Także wtedy muszę sobie trawers obracać, bo inaczej nie byłbym w stanie go podnieść, aż do tego stopnia dosłownie. Także jak widzę tam 911 Porsche, czy te inne samochody, co wam wymieniłem, to po prostu od razu sobie trawers obracam, bo inaczej bym po prostu tego samochodu nie mógł podnieść, bo nie mógłbym go zrównoważyć. A właśnie, widzicie, a propos równowagi. Takie Porsche 911, ono jeździ super, prześwietnie, jak jedzie szybko. Dlaczego tak jest? A dlatego, że jest, tu chodzi w grę wtedy aerodynamika, która mu przód dociska do asfaltu. Inaczej by odfrunął ten samochód. Czyli, że jak autko jedzie powoli, to może przy ostrym hamowaniu, na przykład jak jest ślisko, oj, mogą się tam cuda z takim samochodem zdarzyć. Patrzcie, korek. No, jak ja lubię takie korki, ale my ominiemy ten korek sobie zaraz. A wiecie jak? Trika zrobimy tutaj. No dalej, jedź. Tutaj jest ogród botaniczny i tutaj w taką pogodę jak dzisiaj ludzie idą do ogrodu botanicznego. Ojej, tu mi się nauka jazdy na rowerze trafiła, czy co? O, uwaga, o Jezu, ona się zabije. Ona będzie hamować. Przy każdej studzience hamuje. Oj, to sobie skróciłem. Nie, to trzeba wyprzedzić. To coś, co tu jedzie. Puść tam, je tam. Albo ma 140 lat, albo 12. A miała z 50 lat kobita. Nie umiała na rowerze jeść. Zdarza się. Pojedziemy sobie tutaj po ścieżce dla rowerów. Bo kto bogatemu zabroni? Jak to się mówi, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. To będzie długie wideo. Widzicie, tu jest ogród botaniczny. Jest przepiękny. A wiem to tylko z opowieści, bo nigdy w życiu tutaj nie byłem. Botaniczny gatun. No i tu sobie już po tej ścieżce dla rowerów pojadę, bo tak będzie lepiej. I teraz ktoś powie, nie wolno ci jeździć po ścieżce dla rowerów. A ja na to. No to co z tego? Jak jedziesz szybko, to ci wolno. Prawda czy fałsz? Czy ja mogę, czy ja nie mogę? Już wam zadawałem to pytanie i do tej pory wam daję błędne odpowiedzi. Także nie wiadomo, co można, co nie można. Pytaliście się mi w komentarzach, czy zdarzają mi się jakieś śmieszne rzeczy, jak jeżdżę pomocą drogową. Słuchajcie, przede wszystkim śmieszne rzeczy. Ja do każdej rzeczy podchodzę z humorem, także jak holuję komuś samochód, bo źle zaparkował, też się z tego śmieję, to nie mój problem jest. No słuchajcie, no sorry. Słuchajcie, i teraz tak, przygoda. Dzwoni kobieta, proszę pana, zepsuł się samochód, jestem tutaj na parkingu koło restauracji Artemis w Berlinie. Ile pan potrzebuje? Ja mówię, no proszę pani, jakieś 20 minut. Nawet dobrze, wie pan co, to ja jestem z drogi, zmęczona, to pójdę sobie tutaj do tej restauracji Artemis i sobie kawkę wypiję, to się spotkamy w tej knajpce, jak pan przyjedzie, nie? Ja mówię, no pewnie, że tak, proszę pani. Proszę tam sobie iść i poczekać na mnie.
I ja przyjechałem na miejsce. No kobieta nie czekała w tej restauracji, słuchajcie, czekała na zewnątrz. I taka oburzona, taka... Wie pan co? Wie pan co? To wcale nie jest restauracja! Ja mówię, no wiem. Jak? Wie pan? Proszę pana, tam jest dom publiczny. Ja mówię, no wiem. Ona mówi, to czemu mi pan nie powiedział o tym? Ja tam poszłam. Ja mówię, no widzi pani. Dzięki temu, że pani tam poszła, to zajedzie pani teraz do domu i będzie pani miała co opowiedzieć, że pani była w domu publicznym. Ale wiecie, miałem taki upał, ona była taka zszokowana, taka zbulwersowana. Sama chciała tam iść, ja jej nie namawiałem. Jedziemy.